Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak się politycy dobiegają do koryta, jak się mogą przyspawać do koryta, no muszą być wybrani. A jak mogą być wybrani? No wybrani mogą być wtedy, kiedy obiecują. Obiecują kiełbasę, chleb i cyrk. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek z indziej o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No także chleb, kiełbasa i cyrk zawsze działa. Teraz w Ameryce komuniści amerykańscy i cała banda administracji Bidena doszła do wniosku, no, że będzie kiełbasa w formie unieważnienia pożyczek studenckich. Także doszli do wniosku, że młodzież będzie głosowała, jak im się powie, socjalizm działam, braliście jakieś genderowe studia, teraz nie macie co zrobić z tym, jesteście bezrobotni, no to wam damy te kilkanaście tysięcy i nie musicie spłacać. Oni teraz no w ogóle się nie kryją, mówią, że studia to ogólnie powinny być za darmo w takim państwie jak Ameryka. Oni w ogóle się też nie kryją, że będą chcieli zmieniać decyzję czy tam system głosowania w Senacie. No, w Ameryce to się nazywa filibuster. Filibuster no to w zasadzie to znaczy coś jak korsarz pirat. I co to znaczy? To znaczy, że komuniści uważają, że bo w Ameryce jest 50 stanów, na 50 stanów to każdy stan ma dwóch senatorów, czyli jest 100 senatorów, wiceprezydent ma dodatkowy głos i ten pirackie głosowanie, no to znaczy takie, że jeżeli rząd jest podzielony tak pół na pół, no to w Senacie musi być 60% do 40% przeciwko. Czyli co to znaczy? Czyli znaczy, że z opozycji musi się pojawić 10 senatorów, którzy poprze partię rządzącą, żeby coś przegłosować. No, komuniści to chcą coś takiego, żeby w zasadzie jak jest 50 na 50, no i wiceprezydent ma głos, no to oni mówią, że mamy 51 głosów, wy macie tylko 50, to my będziemy głosować. No i te debile ciągle debile w ten sposób komuniści to, jak są przy władzy, no to mówią, że to jest bardzo dobra forma. Kiedy nie są przy władzy, no to krzyczą, że to jest najgorsza dyktatura. Także oszukują pod tym, no i teraz, bo oni chcieliby przeprowadzić dużo tych ustaw. Tyle tylko, że te ustawy się zmienią w sumie teraz za 6 miesięcy, no bo Senat znowu przejdzie w ręce konserwatystów normalnych. Także w Ameryce od 250 lat wiedzą, że nie można czegoś takiego robić. Wiedzą, że to musi być pirackie, korsarzowe głosowanie, że również opozycja musi się zgadzać. Także jakiekolwiek propozycje zmiany muszą być na takie głębokie i tak przemyślane, że nawet opozycja, 1/5 opozycji będzie wiedziała, że to będzie coś dobrego. No ale wracając do tej kiełbasy, wracając do tych pożyczek, Aleksandra Ocasio-Cortez, czyli największa komunistka z Nowego Jorku, ona ma różne designerskie ciuchy. Ostatnio to namalowała jakąś czerwoną farbą tam na sukience za 5 tysięcy. Ogólnie ma 180 tysięcy dolarów jako reprezentantka w Kongresie Amerykańskim, no ale to jest czysta komunistka. Ona po prostu to jest komunistyczna świnia, która po prostu zwodzi ludzi. No i zwodzi teraz tym, że po prostu obiecuje im te kilkanaście tysięcy unieważnienia długu. I również inna komunistka, Ayanna Pressley, ona powiedziała, że w maju, no to mówiła tam, no nie wszyscy tak mówią, że demokraci, no to muszą dostarczać. Demokraci to muszą dostarczać, muszą rozdawać, muszą mieć co rozdawać, bo wtedy
wtedy obywatele to doceniają i wtedy obiecują. W Los Angeles Times, innej gazinówce, to pisali Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, no to jest ze stanu Massachusetts, komunistka. Ona była profesorką na Uniwersytecie Stanowym, zarabiała 350 tysięcy dolarów i ona krzyczała, że te czesne dla studentów jest za duże, no bo na tych studiach stanowych to już roczna opłata dochodziła do około 40 tysięcy na stanowych studiach bez wiktu i bez opierunku. I ona narzeka, że są za drogie. No nie miała 100 tysięcy pensji, tylko 350, ale krzyczy, że jest za drogie. Druga sprawa, to ona też oszustka powiedziała, że jest Indianką, bo jej babcia mówiła, że ma bardzo te kości policzkowe dosyć wysokie. I później była dumna, powiedziała, że zrobiła badanie. No i badanie pokazało, że ona możliwe, że mogła mieć 64 pokolenia temu jakiegoś indiańskiego prapradziadka. No ale to są tacy komuniści właśnie. Sami są przy żłobie, obiecują innym, że dostaną jakieś ogryzki. No i tak walczą. I tak walczą w ten sposób. No bo innej metody nie ma. No trzeba pamiętać, jeżeli ktokolwiek poszedł na studia poza jakimiś transgenderowymi kursami, no to zna drugie prawo Newtona, i które mówi, że jeżeli jest akcja, no to jest również reakcja. No i ta cała reakcja, no to jest będzie bardzo, bardzo spora, dlatego że Bidenowi na pewno pobiegną głosować socjaliści na Bidena, no ale na każdy głos Bidena komunisty, no to będzie parę głosów nawet wkurzonych. No konserwatyści będą wkurzeni, umiarkowani będą wkurzeni, nawet część tych socjalistów, demokratów będzie wkurzona, no bo oni powiedzmy sami spłacili te swoje długi, no to wszyscy, którzy spłacili swoje długi, albo wszyscy, którzy nie chodzili na studia, no to po prostu będą wściekli i będą głosowali inaczej. Prezydent się skupia na 45 milionach ludzi, którzy dostaliby te unieważnienie tych pożyczek, no ale jest inne 97 milionów obywateli w wieku ponad 25 lat, no mogło, skończyło studia częściowo czy całkowicie, no ale opłaciło te wszystkie pożyczki, rodzice zapłacili, dziadkowie zapłacili, oni sami może pracowali. No jeżeli rodzice czy dziadkowie poświęcili swoje oszczędności emerytalne, dużo tych ludzi po prostu pracowało ciężko w czasie studiów, może poszli na dwuletnie studia i później dopiero dokańczali. No różne są kombinacje, często zostawali sportowcami, żeby dostać jakiś ten scholarship. Także wszyscy ci ludzie po prostu to są wściekli. Następne 82 miliony ludzi, którzy nigdy nie poszli na studia, no i oni też są wściekli. Także gdzie 180 milionów ludzi dostanie te pieniądze, których albo nie mają długu. 180 milionów, także na 45 milionów, którzy komuniści chcą zyskać, jest 180 milionów wściekłych ludzi. Studenci, no to nie są tylko jedynymi, którzy tam brali jakieś pożyczki, czy mają zobowiązania dla Stanów. To te 500 miliardów, powiedzmy, no to były pożyczki tam nisko oprocentowane na jakieś takie tragedie żywiołowe, czy tam powodzie, niepowodzie, tego rodzaju rzeczy, no to państwo im dawało różne pożyczki, no to nie będzie skasowane. Inne programy dla farmerów też to nie będzie skasowane, czy rodzinne farmy, jakieś małe korporacje, no te też mają jakąś pomoc. Także płacą również podatki,
5 trylionów dolarów, no to właśnie wszystkie te grupy płacą 5 trylionów dolarów sami do rzędu państwowego, także będą czuli się oszukani. Biden chce unieważnić 10 tysięcy tych pożyczek dla 45 milionów. No to to są potężne sumy. To będzie jedna z największych rozdawnictwa pieniędzy. Także jeżeli się popatrzy tak średnio pożyczka studentów, no to jest około 29 tysięcy. No i co ci, co zrobią, ukończą studia? No to są bardzo do przodu, bo jak się policzy, no to jeżeli policzyć kogoś, kto skończył studia względem kogoś, kto nie skończył studia, no to po czteroletnich studiach w czasie życia ktoś, kto ma studia, zarobił 10 razy więcej. Jeżeli ktoś ma magistra, no to zarabia 40 razy więcej. Jeżeli ma doktorat, no to zarabia 80 razy więcej. Także po prawie czy po medycynie to zarabiają 100 razy więcej. Także to są potężne pieniądze. W Ameryce w 1967 roku to tylko 10% miało ukończone studia. Teraz ma już 30% ukończone studia, czyli 33 razy to wzrosło. No bardzo często są te studia genderowe i inne pierdoły jakieś, no ale w tym wszystkim no to są też wartościowe studia. Także, że siła nabywcza tych ludzi dzisiaj po studiach, no to jest dużo większa, prawie jak porównują, no to jest 100%, a w 67 roku, tak dla porównania, no to byłoby około 60%. No i co jest jeszcze najciekawsze, że w Ameryce te 40%, ta górka, 40% najwięcej zarabiających, no to oni mają długi, to 60% długów to jest właśnie ich. Także, że to jest ciekawe, że najbogatsi będą dostawali z powrotem te pieniądze. No prędzej czy później oni też płacą te podatki, także to są te pieniądze, to się ciągle zamyka, no bo jeżeli ktoś jest inżynierem czy lekarzem i zarabia, powiedzmy, tam w pewnym momencie, no jak ktoś zarabia powiedzmy 200 tysięcy, no to przy 200 tysiącach to płaci 30% od tych tej drugiej setki, no to zapłaci, no nie zapłaci 60% od wszystkiego, czyli 60 tysięcy, no ale zapłaci śmiało 45-50 tysięcy od 200 tysięcy samych stanowych, no samych federalnych. Także te 10 tysięcy, no to sobie odliczy od podatku, a ten biedny, który powiedzmy nie poszedł na studia, no to nic sobie nie odpisze, no bo nie dostanie. Także dużo nawet demokratów zaczyna się wściekać i tłumaczą, że ci, którzy spłacali uczciwie, ci, którzy pracowali, którzy pożyczali od rodziny, no to oni są też wściekli. No jeżeli sąd wyda decyzję, że rozkaz prezydencki jest nieważny, no to już w ogóle będzie jedna wielka wpadka. No Pelosi i cała ta reszta rozumie, że to będzie, no ale obiecują gamoniom tą kiełbasę, ten chleb i ten cyrk. No i teraz czy te głosy wyborcze pójdą za demokratami, czy raczej nie. No, cała ta decyzja idiotów Bidena, no to przypomina nam, że jednak, że unieważnianie długów, no to nie ma sensu, szczególnie dla jednej grupy, bo to od razu jedna grupa będzie szczuła przeciwko drugiej, także wyborców, no to trzeba by było jakoś traktować wszystkich równo. No, problem jest taki, że konserwatyści mówią pracuj i płać podatki, a komuniści to zawsze mówią wybierz nas do rządu, to my znajdziemy kogo opodatkować. No i to jest zawsze jest
jest taka sytuacja. Cały ten, nawet za Bidena. Biden, kiedy wprowadzał te tak zwane ubezpieczenie Bidena, te zdrowotne, no to obiecywał, że ktokolwiek chce utrzymać ten swój ubezpieczenie zdrowotne, to będzie mógł utrzymać. To nie była prawda, to wszystko podwoiło się. Ludzie płacą dwa razy więcej. Teraz za dwa lata znowu mówią, że będzie dwa razy więcej. Średnio jak ktoś pracuje w firmie, no to jego firma, to ubezpieczenie roczne kosztuje około 20 tysięcy, 20-22 tysiące, z czego 16-18 płaci pracodawca, a 4-5 płaci pracownik. Także to jest około $10 samego ubezpieczenia zdrowotnego na każdą godzinę przepracowaną. To są duże obciążenia. No ale właśnie między innymi Biden, kiedy była ta Biden Care, no to tam było chyba 7 tysięcy różnych stron, przepisów i tak dalej, i tak dalej. Oni gdziekolwiek mogli ukraść, no to ukradli. No i między innymi upaństwowili, Biden upaństwowił pożyczki studenckie, no i przez upaństwowienie pożyczek studenckich to doszło do tego teraz, że jest dużo więcej tych pożyczek, no i teraz dochodzi nawet do może dojść do 950 miliardów dolarów. Niektórzy komuniści mówią, że to powinno być 20 tysięcy na osobę, czyli powiedzmy prawie trylion dolarów. Biden proponuje, że byłoby około to 450 miliardów dolarów. Przy Bidenie oni powiedzieli, że zaoszczędzą 18 miliardów i że te 18 miliardów pójdzie na opiekę zdrowotną. No komuniści po prostu, no oni muszą mieć jak największy rząd, jak największą ilość urzędników. Reagan kiedy był w polityce, no to właśnie też próbowali takie rzeczy przejść, no to właśnie mówił, że to jest największy idiotyzm, no i on w zasadzie ścigał ludzi, żeby ludzie jednak spłacali, tam rozkładali to i tak dalej. No nie może normalne społeczeństwo funkcjonować kosztem, jedna grupa kosztem drugiej grupy, no ale komuniści ciągle wymyślają, że te rozdawnictwo, no to jednak te parę głosów będzie więcej i oni będą przy żłobie. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często ostatnio zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Jeżeli płacicie podatki, głosujcie na normalnych. Jeżeli spłacaliście swoje czy rodzinne pożyczki studenckie, głosujcie na normalnych. Tak nie można działać. Społeczeństwo nie może doprowadzić do tego, żeby jedna grupa była pasożytem i żyła na plecach drugiej grupy. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że nie jesteście pasożytami. Mam nadzieję, że płaciliście uczciwie te pożyczki, które zaciągaliście. Mam nadzieję, że nie braliście genderowych studiów, żeby teraz narzekać, że nie ma pracy. Także zmieńcie swoje barwy polityczne, zacznijcie głosować na normalnych, wróćcie do normalności, głosujcie na konserwatystów. Wszystko, co komuniści robią, no to jest syf, kiła i mogiła. Także to brud, smród i ubóstwo. Nic innego nie będzie, jeżeli trafiliście do Ameryki, no to z jakiegoś powodu socjalizm PRL-owski wam się nie podobał. Także jestem zdziwiony, że jakikolwiek Polak jest w stanie głosować na Obamę, że jakikolwiek Polak jest w stanie głosować na socjalizm. Zdrowia dla normalnych.